A jak tam nastroj przed rzutóweczką? Luzik. Dobra, prowadź kapitanie do autobusu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostałeś tego? Oczywiście. Pfizera już? Było dla kadry ma być. Olimpijskie oczywiście. Kapitan, jedno pytanie. No. Na każdym wyjeździe bierzesz to samo miejsce. Dlaczego? Ja nie wiem, blisko do wyjścia. Tylko dlatego? Tak jest. Jakieś przesądy? I mam piękne okno jeszcze. W niektórych miejscach jest, że jest przedzielone, a tu mam piękny widok. Szybko do wyjścia i mogę kontrolować. Szybko do wyjścia ewakuacja, czy bardziej? Akcja stacja, jak jest po wygranych meczach. Akcja stacja. I kontrola, tu jak ktoś wchodzi, to zawsze podatek pobieram. Pa, Adam. Skłodno. Please tell me, do you feel well rested in the bubble? Well rested, you know, doing what I can for the team, watching the team work hard, get these wins. Hey, let's go. See Alona, baby. Panie kierowco. Jak wrażenia po dwóch dniach z chłopakami? Oby tak dalej. Oby tak dalej. Wytrzymuje pan z nimi? Pewnie. How many trees will you shoot today? Five. Five? Okay. It's gonna be good? It's gonna be good. With five trees, it's going to be great. Let's get another one. Come out the gate. Ready? Let's get another one. Yo, Skyler, I've just read the comments online and you've been called the silent killer. Are you one? The silent? No, I talk way too much to be the silent killer. But you are a killer. I don't know. Hopefully again tonight I can make some shots. You can shoot. Knock on wood, sometimes. Yanis, what are you listening to? Latvian songs. Latvian songs? Powerful? Emotion. Oh, are you pumped up? Preparing, slowly. Pump up songs are later on the court. Okay, alright. Last thoughts before the game? It's gonna be a tough one. We're already prepared. And we'll see. 2-0 tonight? I hope so. To co zawsze wychodzimy? Maciek, jaka jest piosenka? Welcome to the jungle. No, dobrze. Jasne. Trzeba się czuć jak u siebie w domu. Kiedy będziesz przygotowywał jakieś magiczne szejki dla naszych zawodników? Magiczne szejki już są wszystkie gotowe z rana. To jest pełen profesjonalizm, jest wszystko gotowe w lodówce, czeka po meczu. Na mecz już jest gotowe wszystko, więc praktycznie nie ma roboty. Rozumiem, że te magiczne szejki stoją po naszej lewej stronie i mogę je nagrać. Dokładnie, możesz je nagrać. Myślę, że nic się im nie stanie, o ile Piotr się zgodzi.
powiedz mi, co jest w takim magicznym fejku? A to też jest rodzinna receptura pana Piotra Pigli. Nie mogę zdradzić na antenie. Jeżeli ładnie pogadam z Piotkiem, może zdradzić, ale wątpię. Ale naprawdę tak profesjonalnego napoju izotonicznego nie miałem w swojej karierze. Zawsze gdzieś tam się używało raczej gotowych. Tutaj powiem, mogę tylko dodać, że wszystko jest mieszane w odpowiednich ilościach, proporcjach, więc naprawdę pełen szacun, że opracował taką miksturę. Hello, Ace. Is it going to be good tonight? I hope so. It's gonna be tough, but I hope so. Let's see. Let's see. Trenerze, będzie dobrze? Oczywiście, musi być. Wszystko zależy od energii, jaką włożymy. Jak włożymy, tak odbierzemy. What is that? It's for old people and their backs when it's tight. A little heat, a little vibration, get the body right. Do you consider yourself as an old person? Yes, especially in back-to-back games. Let's go, Creek Game. Po prawłoski tak jest.
No. David, zapytam się o rzecz, która zrobiła na nas wszystkich największe wrażenie. Za tym koszem, który jest po twojej prawej, a po mojej lewej, na tym koszu widzieliśmy najbardziej spektakularny wsad tego sezonu. Też 20 punktów ma, podobnie jak Chris Richard w tym meczu. Bramley teraz przyspieszył, ale akcja! Zamierzył się gdzieś tam Aleksander Dziewa na niego. Nic z tego, Dawid Fruwa. Tak, tak, rzeczywiście. Ryzykowna defensywa na całym boisku, ale widzimy po takiej akcji za Stalu kolejna strata. Ty po prostu wleciałeś do tego kosza i zabrałeś ze sobą obrońcę. Powiedz mi, co czułeś w tym momencie? Spytaj się go, kiedy ostatni raz tak wysoko wyskoczył. Oj, dawno temu. Dobrze powiedział. Nie, po prostu Sesi mi podał super piłkę tak w bieg. Widziałem, że jest 2-1. Widziałem, że obrońca trochę czekał na to, że podam piłkę do Rolanda. No i stwierdziłem, że w pierwszej połowie, albo w ogóle w tej serii, bardzo często jak do kosza szedłem, to floatery rzucałem, to stwierdziłem sobie, że tym razem pójdę do końca i zobaczymy, co się stanie. No do końca nie poszedłeś, do końca poleciałeś, chłopie. Oprócz wsadu widzieliśmy też 3 trójeczki. W końcu ręka się otworzyła i zaczęło wpadać. No tak też czasami, nie? Ze shooterami. Akurat od kiedy tutaj przyjechałem, nie trafiałem najlepiej. Dzisiaj w końcu ta trójka siadła i mam nadzieję, że tak zostanie, nie? Mam nadzieję, że to było takie odblokowanie. To co, lecimy do finału? Nie, najpierw lecimy do 3. meczu, który trzeba wygrać i jak go wygramy, to wtedy będziemy jak najbardziej lecieć do Astany i wtedy do finału. Więc jeszcze trochę grania zostanie. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. How did you like it today on the court? Yeah, so, you know, I miss wide open shots, but made tough ones. But I am happy that we won even without Skyler. It was a tough game again, but we're 2-0 and let's go forward for 3-0. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.